Odkąd Beli powstało? Po prostu usłyszałam właśnie, że powstaje taka szkoła. Chciałam na coś chodzić, co trenuje całe ciało. No przede wszystkim rozbudowa mięśni, tutaj barków, bicepsy, to tak. No i ogólnie szczuplejsza jest sylwetka, no i człowiek ma taką lepszą kondycję. Przyszłam na dni otwarte w październiku i zostałam. Chodzę tu, bo ogólnie chcę popracować nad własną sylwetką i sprawia to mi wielką przyjemność. U mnie teraz więcej jakby wytrzymać psychicznie i fizycznie. Przede wszystkim zajęcia ze stretchingu i z pole dance bardzo fajnie odsłaniają kobiecą stronę, bo każda chciałaby poczuć coś takiego. W czerwcu minął rok, od kiedy trenuję. Jest zdecydowana różnica w samopoczuciu, w tym jak ja się czuję, jakie mam możliwości, jeżeli chodzi o moją fizyczność. Chodzę drugi miesiąc. Wybrałam sobie 3 razy w tygodniu na cardio jumping. A dlaczego? Tak, dla poprawy kondycji i fajna zabawa. Wydaje mi się, że to jest taka nowość, te trampoliny. Nie jest to takie jednorodne jak na przykład zwykłe ćwiczenia na siłowni, na jakichkolwiek maszynach. Te zajęcia nie wymagają nie wiadomo jakiego przygotowania. Tak naprawdę może tutaj przyjść każdy na system podstawowy, zacząć od samego początku i zobaczyć to, co jest dla nich. Bardzo fajna atmosfera tutaj. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest tak bardzo anonimowy. Jakoś tak wszystkie dziewczyny się znają. Zresztą my często ćwiczymy razem, więc musimy się poznawać i gdzieś tam bardzo często jesteśmy ze sobą dosyć blisko. Edyta, moje największy wycisk. I ciśnienie nie pozwala odpuścić. Tak, że po treningu ledwo się schodzi po schodach. Atmosfera przede wszystkim. Atmosfera jest naprawdę super. Śmiejemy się, bawimy się, a przede wszystkim ćwiczymy. No na pewno dobra zabawa. Świetna trenerka, która umie zachęcić do ćwiczeń. Zapraszam wszystkich chętnych na zajęcia z powodu takiego, że sprawia to wielką przyjemność i można popracować nad własnym ciałem. Kondycja lepsza, to trzeba powiedzieć. Nie ukrywam, że chcę schudnąć. Jestem 7 kg do tyłu, przede mną jeszcze 5. A jak dojdę do tych 5, no to i tak zostaję.